na koralika zdrowaśki powtarza. Składając ręce ciężkie od pierścieni, oczy przymyka, wzdycha do ołtarza. Milknie i blednie, to znów się czerwieni. Swoim siedziskiem ćwierć ławki zagarnia, góralskim strojem dopełnia parady, wzrokiem przymglonym sąsiadki ogarnia i skupia na sobie uwagę gromady. W swej pobożności dostojna, bogata, prośby zanosi do ludźmierskiej matki, płacze nad męką Zbawiciela świata, co nie przeszkadza obgadać sąsiadki. Na koralikach zdrowaśki powtarza, składając ręce ciężkie od pierścieni, oczy przymyka, wzdycha do ołtarza. Milknie i blednie, to znów się czerwieni. Witam Was serdecznie. Zagrałem utwór, do którego tekst napisał mój były nauczyciel, uwaga, też wychowania fizycznego, Wiktor Paweł Piwowarski z Dobczyc. Ja do tego napisałem muzykę i taki oto wesoły utwór z przymrużeniem oka, ale jakże codzienny, bo można to spotkać w każdej miejscowości, powstał. Na dzisiejszych warsztatach wokalnych chciałem się skupić przede wszystkim na praktyce. Nie będę tutaj opowiadał tego, co można przeczytać w książkach, i to książek jest bardzo dużo, i technik jest dużo, i teorii całego śpiewania jest bardzo dużo, więc ja nie chcę tutaj się ani powielać, ani z kimś wchodzić w jakieś zbędne dyskusje. Ja jestem praktykiem przede wszystkim, czyli występuję już paręnaście lat, gram i śpiewam. Dodatkowo podparłem to jakąś wiedzą, studiami i doświadczeniem scenicznym. I chciałbym się z tym przede wszystkim podzielić z Wami. A podstawą do śpiewania, w ogóle do wydobywania z siebie głosu, to jest oddech. Dawniej mówili, że jak ktoś umie oddychać, to umie mówić, a jak umie mówić, to umie śpiewać. I od tego trzeba będzie zacząć, więc za chwilę pokażę kilka ćwiczeń prostych, oddechowych i takich pierwszych, rozgrzewkowych, od których powinno się zacząć wszystkie śpiewanie. I od razu powiem, że jeżeli chcecie śpiewać, chcecie występować, bo wiem, że różnie do tego się podchodzi. Ja sam kiedyś podchodziłem do tego, jak rozpoczynałem w zespołach rockowych, że po co w ogóle jakaś rozgrzewka, po co przygotowania, po prostu się wychodzi na żywioł. I powiem teraz, po iluś tam latach mojego grania i doświadczenia, że ta rozgrzewka, ta praca nad swoim głosem, to jest bardzo ważny aspekt i nie bagatelizujcie tego. Dlatego, że jeżeli będziecie dbać o swój głos, jeżeli będziecie się odpowiednio rozgrzewać, to automatycznie jest mniejsza trema na scenie, bo ciało Wam zadziała tak, jak powinno, więc Wy jesteście bardziej pewni tego swojego ciała, swojego głosu. No bo, no nie oszukujmy się, zawsze wyjście przed publikę, wyjście na scenę wiąże się z tym, że jest to duże przeżycie, duża trema. I to nieważne, czy ktoś wychodzi pierwszy raz, czy dziesiąty, czy setny na scenę, zawsze jest to zmierzenie się z odbiorcami, więc ta trema zawsze towarzyszy. I jeśli Wasze ciało będzie lepiej przygotowane i Wasz głos, Wasza świadomość, Wasza głowa, jeżeli będziecie wierzyć w swoje ciało i wiedzieć, że zrobiliście wszystko, żeby się do występu przygotować dobrze i rozgrzaliście się porządnie do tego, to automatycznie też ta trema jest trochę mniejsza, bo ciało Wam po prostu nie da ciała, nie da plamy.
Jeżeli mówimy już o ciele i w ogóle o instrumencie, o śpiewaniu, to wyobraźcie sobie, że ten instrument głosu to nie jest tylko, to nie tylko struny głosowe, czyli te fałdy, czy wasza nagłośnia, krtani i oddechy i rezonatory. Wyobraźcie sobie, że wy jesteście instrumentem jakby w całości, czyli całe ciało jest instrumentem. Nie bez powodu też mam gitarę, dlatego że można to zobrazować sobie tak, jak gitara, tak? To jest nasze ciało, pudło rezonansowe, czyli to, gdzie my mamy swoje pudła rezonansowe, przestrzenie, w których dźwięk się rozprowadza, ale w gitarze są również struny, tak jak my mamy struny głosowe, są tutaj stroiki i gitara, tak jak nasz instrument, reaguje, czyli trzeba o nią dbać. Trzeba struny mieć odpowiednio wyczyszczone, naoliwione. Trzeba, nie wolno zostawiać gitary na przykład gdzieś przy kaloryferze. Reaguje na zmiany temperatur, tak jak nasze ciało, jak nasz głos. Więc tak, żeby sobie zobrazować, tak jak dbamy o instrument, tak samo powinniśmy dbać o swoje ciało, czyli o nasz instrument głosu. A tak naprawdę śpiewamy całym ciałem, mówimy całym ciałem, czyli od małego palca u nogi po receptory na głowie, więc o to wszystko powinniśmy dbać, tak jak dbamy fizycznie o swoje ciało, czyli ćwiczymy, uprawiamy jakieś sporty czy rekreacje, biegi, pływanie, czyli pracujemy nad swoimi mięśniami, nad całym swoim ciałem, to tak samo podobnie działa to w śpiewaniu, musimy o ten nasz instrument dbać. W śpiewaniu, w mówieniu, bo przecież cała retoryka to też polega na tym, że tutaj te warsztaty chciałbym, żeby były takim małym kompendium, ale dla wszystkich, którzy pracują głosem, to nie tylko śpiew może być, bo to może być praca nauczyciela, który mówi dużo do dzieci. To może być praca speakera, czy jakiegoś innego mówcy, czy polityka, który występuje przed kimś, czy może to być praca już właśnie śpiewaka, wokalisty, kogokolwiek tak naprawdę, no bo wszyscy pracujemy jakoś głosem, jedni bardziej tym głosem pracują, inni mniej, ale no zawsze o niego trzeba dbać. Dużo się słyszy o oddychaniu, o tym, o przeponie, o oddychaniu przeponowym. Tak naprawdę to mamy dwie przepony, ta diafragma, czyli ta przepona jako mięsień oddechowy, to jest jedno, natomiast jest jeszcze coś takiego jak przepona miednicy i to jest ta ważniejsza przepona, którą my musimy dość mocno pracować, żeby ona nadawała nam taki charakter rytmoemocjonalny do wyprowadzenia naszej fali. I tak, podstawą do ćwiczeń i do naszego śpiewania to jest postawa. Ta postawa powinna być wyprostowana, nogi w lekkim rozkroku, no chyba, że kobiety są w sukienkach czy spódnicach, więc wiadomo, że stoją zgrabnie, tak jak one to umieją, ale pozycja powinna być swobodna, tak jakby w lekkim rozkroku, jakby nam z kości ogonowej wyrastała trzecia noga, o nią się opieramy, ciało jest wyprostowane i głowa, tak jakby ktoś nas tutaj za ten czubek głowy wyciągał tam. Czyli w górę, ok? Czyli nie śpiewamy nadmiernie tak, nie wyciągamy też żuchwy i głowy do góry, jak Stevie Wonder, tylko staramy się mieć pozycję wyprostowaną, z wyciągniętą głową, czubek głowy do sufitu. I to nasze całe ciało jest naszym instrumentem, więc całe ciało powinno pracować podczas wydobywania dźwięku, ale zaczniemy sobie od tego oddechu. Ja nie będę tutaj jakichś dużych instrukcji wam udzielał, tylko najprościej i praktycznie. O co chodzi z tym oddychaniem przeponowym? Chodzi o to, żeby nie brać wdechu tutaj, nie tu, bo to jest błąd, tylko właśnie przeponą, czyli tą naszą tutaj, tym dużym mięśniem, który mamy w okolicy jamy brzusznej. I możecie sobie w ten sposób skontrolować to, że kładziecie rękę na swoim brzuchu, to jest jedno z ćwiczeń, i podczas nabierania wdechu, żeby nie było tego, tylko żeby powietrze wtłoczyło się do naszej jamy brzusznej, do naszej przepony. A nie tutaj do góry. Czyli można sobie położyć rękę na brzuchu i kontrolować, czy faktycznie tutaj nam się rozprowadza. I to jest jedno jakby z ćwiczeń. Tych ćwiczeń jest multum. Można położyć je na plecach i
położyć sobie coś na brzuchu, nie wiem, kiedyś można było położyć książki ciężkie i patrzeć, czy one się nam podnoszą. Tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby to powietrze wprowadzać do przodu. To jest jedno z ćwiczeń, żeby poczuć, że ono nie ma iść tutaj, do góry. Ważniejszą rzeczą jest, żeby to powietrze nam rozprowadzało się na boki, czyli te wszystkie mięśnie międzyżebrowe razem z przeponą muszą pracować. Tak naprawdę można sobie to wyobrazić, bo w śpiewaniu bardzo ważna jest wyobraźnia, gdzie nam się pewne rzeczy mają rozprowadzać, bo przecież nie jesteśmy w środku, nie mamy tam kamery, nie patrzymy, co nam się dzieje w środku naszego ciała, więc musimy działać wyobraźnią. I wyobraźcie sobie, że powietrze rozprowadza wam się aż do pleców, po całych plecach, czyli tak jakby ktoś was ścisnął na boki, tutaj pod ostatnią parą żeber, i podczas nabierania powietrza te żebra powinny się rozejść jak akordeon. Ok? Czyli już teraz nie do przodu brzuch, tylko na boki. Ściskać sobie swoje żebra, żeby wiedzieć, czy one pracują, czy podczas wypuszczenia powietrza jest mniej tego powietrza, jesteśmy bardziej wąsko w pasie, a podczas nabierania powinny te mięśnie nam się rozszerzać. Oczywiście, jeżeli czujecie to małą różnicę, to poćwiczcie i zobaczycie, że za jakiś czas będzie tego efekt. Jeżeli jest problem i to powietrze idzie za bardzo dalej do przodu, to najlepiej sobie zablokować jakoś brzuch. I jedno z takich ćwiczeń to jest to samo ćwiczenie oddechowe, tylko robimy w siadzie. Usiadamy sobie na krześle, robimy opad tułowia, w zasadzie skłon, kładziemy sobie cały brzuch na swoich kolanach, łapiemy się za nasze żebra i podczas wdechu automatycznie mamy zablokowany brzuch, więc on nam nie pójdzie do przodu, tylko to powietrze nam się rozprowadzi właśnie na boki i do tyłu. I to jest jedno z ćwiczeń takich oddechowych, które możecie sobie wprowadzić do swojej rozgrzewki oddechowej. Gdy poćwiczymy już nasz oddech, zrobimy kilka tych ćwiczeń oddechowych, poczujemy, jak poprawniej oddychać, jaką mamy postawę, to należy zacząć pracować nad naszymi rezonatorami, czyli nad przestrzeniami, które nam rozdźwięczają naszą falę akustyczną. I takimi przestrzeniami są między innymi wszystkie nasze zatoki, które mamy w naszej głowie, i należy je jakoś pobudzić. Najlepiej, i to są ćwiczenia, które stosują nie tylko wokaliści, piosenkarze, ale także po prostu aktorzy przed pracą głosem, czyli oklepywanie swojej twarzy, głowy, bo tutaj wszędzie na skórze głowy mamy receptory, to wszystko ma drgać, pracować, żebyśmy to lepiej poczuli, to sobie wszystko oklepać, dobrze pobudzić, rozmasować. To są ćwiczenia, które oprócz tego, że ułatwią nam śpiewanie, pobudzą nam nasze mięśnie, nieraz pozwolą poczuć rezonatory, to dodatkowo bardzo dobrze wpływają jako lifting twarzy, po prostu dlatego aktorzy wyglądają młodo. To niekoniecznie dlatego, że chodzą do kosmetyczki, tylko po prostu bardzo dużo wykonują tych wszystkich ćwiczeń, które ujędrniają im skórę twarzy, no a przy okazji mięśnie twarzy są pobudzone, tych mięśni dużo pracuje i ten, czyli oklepywanie, zatoki czołowe, sitowe, skroniowe, nosowe, żeby to wszystko poczuć, gdzie to jest. Następnie otwieranie przestrzeni naszej gardłowej, to świetną rzeczą jest ziewanie. Tylko nauczcie się ziewać nie ostentacyjnie, żeby pokazywać komuś, że ja ziewam tak, tylko ziewamy z zamkniętą buzią, z zamkniętymi ustami, czyli ziewamy po prostu do środka i pięknie nam się tutaj cała przestrzeń gardłowa wtedy otwiera. I ziewajcie dużo. Nawet jak, nie wiem, jesteście czy w szkole, czy gdzieś im musicie ziewnąć, to nie pokazujcie tego, że czujecie zmęczenie albo znużenie jakimś wykładem czy lekcją, tylko po prostu nauczcie się ziewać z zamkniętymi ustami. Świetne ćwiczenie na naszą przestrzeń gardłową. Kolejną rzeczą to jest mormorando, czyli mruczenie. I teraz zaczniemy sobie najpierw od takiego mruczenia, które nam powoduje, że nasze fałdy, czyli te struny głosowe, dźwięk powstaje wtedy, jak one się dotykają, jak te fałdki po prostu się dotkną w ten sposób. Więc my, żeby mieć pewność, że one się dotknęły, to spróbujemy sobie pomruczeć, ale tak na zasadzie takiego niedbałego mruczenia, takiego znużenia po prostu, że jesteśmy, nic mi się nie chce. I w momencie takiego mruczenia
te fałdki nam się tam delikatnie stykają. I oczywiście na tym mruczeniu takim można robić również różne ćwiczenia, różne skalowania, czyli jakieś ćwiczenia, które później sobie zrobimy z instrumentem, czyli jakieś nie? I tylko nie pchać delikatnie na takim niechceniu, żeby nam to się... Jeżeli nawet nie sięgniemy dźwięku, nie martwić się o to, po prostu delikatnie, bardzo niedbale sobie wykonywać to ćwiczenie. To jest jedno z ćwiczeń, które wykonuje się niedbale. Natomiast kolejne rzeczy na mormorando, czyli na już mruczeniu, wydobywaniu dźwięku, ale z zamkniętymi ustami, to już jest wprowadzanie tego naszego powietrza i fali akustycznej do naszych komór, czyli to wszystko zostaje tutaj i dużo wykonywać sobie ćwiczeń na tym mormorando. I tak samo można jakieś dźwięki oczywiście pełen optymizm do tego i tak przez różne dźwięki sobie przechodzić o pół tonu do góry, można melodie różne robić, czyli dużo, dużo na właśnie na mormorando. I kolejną rzeczą, bardzo dobrą, którą ja stosuję również jako ćwiczenie rehabilitacyjne na koniec już po występach, ale i w trakcie rozgrzewki, to jest tak zwane parskanie, ale nie na zasadzie do przodu, tylko to musi wszystko delikatnie zadziałać. I żeby nam zadziałało, musimy sobie, nie zawsze mamy na tyle uelastycznioną górną wargę, żeby ona nam tak od razu delikatnie parskała. Niektórzy pchają to powietrze za bardzo do przodu. Jak nie możemy sobie z tym poradzić i w małym strumieniu powietrza nam nie parska, to trzeba sobie to znaleźć ustawienie, pomóc gdzieś podciągnąć mięśnie twarzy albo zablokować. I wtedy ćwiczenie powinno wyjść. Spróbujcie sobie właśnie w ten sposób. Nawet nie musi być dźwięku, po prostu... Żeby dość długo to trwało, czyli nabieramy sobie ten nasz oddech. Najlepiej w ogóle oddech też, oprócz tego, że wiadomo, gdzie on się ma rozprowadzić, to nabieramy takim optymizmem. Czyli nie robimy, żeby nie było słychać tego naszego wdechu, często takiego aktywnego i takiego, wiecie, to się często zdarza, jak ktoś śpiewa albo dużo mówi, to dla odbiorcy to jest męczące. I to jest oczywiście błąd, jeżeli tak robimy wdech. Wdech po prostu wystarczy i już nabrałem wdech, tak? To nie jest słyszalne, więc do tych wszystkich ćwiczeń nie róbcie, tak? Tylko nabieramy sobie ten nasz wdech taki optymistyczny i wykonujemy ćwiczenie. I spróbujcie sobie to ćwiczenie na parskaniu zrobić długo. Tylko nie nabierając właśnie tego powietrza nie wiadomo ile, tylko jeżeli to parskanie będzie trwało krótko, to znaczy, że prawdopodobnie za bardzo pchacie to powietrze. I weźcie stoper, zmierzcie ile to trwa, za chwilę spróbujcie znowu i próbujcie wydłużać ten czas i wtedy zobaczycie, że wcale nie trzeba pchać powietrza, jak już uelastycznimy sobie nasze mięśnie i nasze usta. Nie trzeba pchać tego powietrza, żeby to parskanie było. To jest świetne ćwiczenie, które właśnie odciąża nam nasze struny głosowe i przygotowuje, rozgrzewa, pobudza nam rezonatory, bo jak dużo po tych ćwiczeń na parskaniu zrobicie, to automatycznie zacznie Was nos swędzić. Wszystko to zacznie swędzić, bo znaczy, że to powietrze tam i ten dźwięk tam się rozprowadza. I o to właśnie chodzi. I do tego też polecam, jak już chcemy wprowadzać dźwięk do parskania, to zaczynamy od góry, czyli najpierw robimy sobie na dół. Ile tam damy radę z góry do dołu, a później z dołu. Z dołu do góry kilka razy. Jak również można robić te nasze melodie, interwały, ale można po prostu melodię danej piosenki, którą mamy za chwilę śpiewać, robić na mruczeniu, na mormorando i na parskaniu. Sobie przećwiczyć wszystko na spokojnie, żeby nie pchać za bardzo. I później, do tego jak już chcemy zacząć wyprowadzać naszą falę
dźwiękową falę głosową już gdzieś w przestrzeń, to też, bo ona musi wyjść tędy, tak? Odbić się o podniebienie, jakby wyprowadzamy ją. Ale starajcie się to robić w ten sposób, żeby nie atakować tą falą, nie pchać tego bardzo do przodu, tylko ten dźwięk rozprowadzać we własnym ciele. I tu jest najtrudniej, bo tutaj musi zapracować ta nasza wyobraźnia, żeby zrobić dźwięk w ten sposób. I wtedy tego dźwięku wcale nie trzeba tak pchać do przodu. Wystarczy, że on nam się rozprowadzi po organizmie i on również będzie dźwięczny, będzie miał dużo alikwot. Także tutaj starajcie się nie zakrzyczeć kogoś, czyli nie wypuszczać tego za bardzo do przodu, tylko po prostu rozprowadzać, a już nasze rezonatory, tak jak w pudło rezonansowe w gitarze, ono się obroni, ono sobie już poradzi samo. I zrobimy teraz kilka takich ćwiczeń na samogłoskach, bo jak mówiłem wcześniej, śpiewamy oczywiście samogłoskami, a artykulacja, czyli spółgłoski, to jest ta nasza perkusja, która nam nadaje już sens słów. I teraz kilka przykładów ćwiczeń, które są chyba najpopularniejszymi ćwiczeniami podczas rozgrzewki wszędzie. Dobrze jest mieć jakiś instrument pod ręką, żeby sobie podać tonację i później półtonami to jechać do góry czy w dół. Ale jak się nie ma, to oczywiście na słuch też można wszystko zrobić. I tak, przez wszystkie samogłoski można sobie przejść typu i tak dalej. I tutaj, jak mówiłem wcześniej o tej miednicy, przeponie miednicy, czyli o tym, żeby całe ciało pracowało, to starajcie się tak zrobić, że podczas wydobywania niektórych dźwięków, a szczególnie tych, które sprawiają Wam większe trudności, żeby ta przepona miednicy pracowała. W praktyce to wygląda w ten sposób, że można po prostu napinać sobie mięśnie pośladków, tak jakbyśmy chcieli je mocno zacisnąć w pewnych momentach. To jest wtedy mało widoczne na scenie, a to pomaga, bo w skrajnych przypadkach można nawet sobie tupnąć, bo wtedy automatycznie jak zrobimy to nam się odciąży trochę gardło, I wskoczy nam dźwięk, do którego na przykład nie mogliśmy sięgnąć. Ale to mówię o ćwiczeniach. Natomiast na scenie, no wiadomo, że nie będziemy tego robić, tylko można pracować całym ciałem, żeby to ciało nam pomagało. I tak samo dalej, czyli kolejne nasze samogłoski. I tak dalej, i tak dalej. Jak już przejdziemy sobie przez wszystkie samogłoski, to starajmy się łączyć je z różnymi spółgłoskami. Wtedy też różne ciekawe rzeczy gdzieś tam mogą nam powychodzić. Wi 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 wi. Na przykład. I można do tego dołożyć odbicie interwału. Wo 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 wo. Automatycznie jak łączymy sobie te zlepki nasze, to układamy, staramy się układać poprawnie i spółgłoskę i samogłoskę, bo to później te zlepki wykorzystujemy już w śpiewaniu, w piosenkach. Czy na przykład du 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 i tak dalej. Czyli te takie najbardziej klasyczne przykłady ćwiczeń, których no nie będę pokazywał w nieskończoność, bo to oczywiście każdy sobie po swojemu będzie pracował z tym i prowadził. Jeżeli macie instrument, najlepiej jakieś pianino, jakiś instrument klawiszowy, to łatwo jest wtedy sobie kontrolować, widzicie jakie dźwięki, jakie interwały tam wchodzą i zawsze dla Waszej wyobraźni też podczas śpiewania będzie to łatwiejsze. Jeżeli chodzi o takie aspekty związane z całością głosu, to chciałbym krótko przedstawić kilka terminów, które nam będą towarzyszyły w tej naszej drodze do śpiewania.
czyli emisja głosu, czyli to, jak fala jest wyprowadzana, jak jesteśmy słyszalni. Druga rzecz to jest intonacja, czyli jakby charakter tego głosu, który my nadajemy, i o tej intonacji później będę dość więcej mówił i będę śpiewał, grał przykłady, jak można intonować głosem i zmieniać, a to też są ważne ćwiczenia, które polecam, żeby się bawić swoim głosem. I kolejna rzecz to jest artykulacja, czyli jakby sposób wyprowadzenia słów i tego, jak nas ktoś słyszy, czyli całą naszą artykulację robią usta, język i część naszego aparatu mowy. I ta artykulacja jest ściśle związana z dykcją. I nad dykcją również się zatrzymamy na chwilę. Zrobimy sobie kilka takich etapów i takich zatrzymań nad danym terminem, żeby krótko mógłbym powiedzieć, zobrazować, jak nad tym pracować i jakieś kilka ćwiczeń dać, bo powiem z praktyki u siebie, jeżeli ktoś zawali Was ćwiczeniami, wrzuci Wam 50 różnych ćwiczeń, to z praktyki wiem, że ani jednego nie wykonacie i ani jednego nie wykonacie dobrze. Więc tak naprawdę ja pokażę ćwiczenia, które ja sobie już przeselekcjonowałem i z których korzystam na co dzień, bo one mi pomagają. A oczywiście każdy z Was, uważam, powinien sobie znaleźć takie ćwiczenia, które najbardziej odpowiadają waszej postawie, waszemu temperamentowi, waszemu głosowi. Także polecam, żeby każdy sobie znalazł te przynajmniej kilka ćwiczeń na 15-20 minut rozgrzewki, jak i później ćwiczeń takich rehabilitujących po wykonaniu jakiejś sztuki śpiewanej czy mówionej, bo to też jest ważne. Bo to nie jest tak, że wokalista rockowy wychodzi i krzyczy przez godzinę, śpiewa z dużym wolumenem i później on idzie i pije alkohol i się zabawia. Nie, on wraca po prostu do garderoby i wykonuje ćwiczenia, które mu rehabilitują jego aparat głosu. Kolejnym zagadnieniem, na które chcę zwrócić uwagę, to jest fonetyka. Fonetyka to jest nauka zajmująca się głoskami, czyli już nie literami, tylko głoskami, czyli to, co słyszymy. I tutaj chciałbym ją połączyć od razu z dykcją, ponieważ o dykcję trzeba bardzo dbać. I dlaczego? Dlatego, że dykcja to jest sposób, w jaki my mówimy i jak nas ktoś słyszy i odbiera. O to trzeba dbać dlatego, żeby nie mówić tak, że po prostu jest to niezrozumiałe wszystko. Dbamy o to, żeby odbiorca nas dobrze zrozumiał, a oprócz tego oczywiście wszystkie mięśnie naszej twarzy pracują prawidłowo. My je musimy pobudzać, żeby się nie okazało, że komuś na przykład górna warga w ogóle nie pracuje, bo nigdy jej nie używał, albo ktoś ma jakiś szczękościsk i tak dalej, więc nad dykcją trzeba pracować. I ja wiem, że może nie ma wiele przykładów takiej poprawnej dykcji i mało kto nawet w szkole zwraca na to uwagę, ale Wy zacznijcie zwracać. I jeżeli, żebym nie był gołosłowny, to powiem Wam tak, bo ja dużo nagrywam w studiu nagrań jako, powiedzmy, realizator, nagrywam różne dubbingi, a tam oprócz, bo wiadomo, piosenki piosenkami, ale w dubbingu jest dużo słów. I podczas nagrywania nieraz jest tak, że osoba jest przekonana, że ona dobrze coś powiedziała, ale jak włączę, posłuchaj sobie to, co powiedziałaś na słuchawkach, czy powiedziałeś, to nagle okazuje się, o kurczę, a ja tak mówię? I naprawdę bardzo cenną rzeczą w ćwiczeniach dykcji jest po pierwsze lustro, czyli musicie patrzeć na siebie, jak mówicie, czy te usta Wam się otwierają, bo czasem się wydaje komuś, że jak mówi o, to on zrobił to otwarcie i zakreślił ustami literę, a tak naprawdę jest o. Prawda? Także dopóki się nie zobaczycie w lustrze, to czasem nie uwierzycie, że mówicie niedbale. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest nagrywanie się. I to nagrywanie się albo samego głosu, albo po prostu całej wizji, nawet telefonem. I odsłuchiwanie, patrzenie na siebie, czy na pewno nam usta równo się układają, czy one się otwierają odpowiednio. Dlatego, że to wszystko będzie świadczyło o tym naszym wyprowadzeniu fali i o naszej dykcji. Także tutaj bardzo polecam. I jeżeli jesteśmy przy tym, to od razu powiem tak. Fonetyka jest bardzo mocno związana i w ogóle, jeżeli chodzi o śpiew i o naszą mowę,
przede wszystkim z samogłoskami, dlatego że to, co słyszymy dźwięcznie, to są samogłoski. No i ja podam przykład kolejności samogłosek, które profesor Jadwiga Gałęska-Tritt jakiś czas temu wprowadziła w obieg. Oczywiście kolejność jest dowolna, ale ona proponuje I, E, U, O, A. A żeby łatwiej było wprowadzać samogłoski, to proponuję wprowadzanie przez J, czyli Ji, Je, Ju, Jo, Ja. I podam taki przykład. Jak ktoś by chciał zaśpiewać wysoko na przykład E, to łatwiej będzie jak zrobi Je. Prawda? Czyli wprowadzanie przez J niektórych samogłosek, jeżeli jest to w jakimś tam ćwiczeniu potrzebne lub macie z czymś problem, to spróbujcie sobie właśnie przez jotę wejść na daną samogłoskę. I teraz tak, jeżeli jesteśmy przy tych naszych samogłoskach, to jeżeli chodzi o samogłoskę i, to jest samogłoska taka, gdzie usta są lekko rozchylone, ona nie jest jakaś bardzo otwarta. E to już jest samogłoska, gdzie usta są otwarte i lekko są do boku. E, czyli nie musimy tak bardzo się pionować, a piony są bardzo ważne, żeby fala się wyprowadzała. Ale E to jest właśnie to ustawienie, gdzie oprócz dużego otwarcia możemy trochę iść na boki. U. U jest tak, jakbyśmy sobie chcieli wsadzić paluszek do ust i zrobić mały dziubek. I wtedy mówimy U, tak żeby nie dotykać tego palca ustami. O. No to już możemy wsadzić sobie kciuk w ten sposób. O. O. Też nie dotykamy kciuka ustami i ustawiamy sobie prawidłowo samogłoskę O. I samogłoska A, która jest najbardziej otwarta i którą właśnie trzeba już w pionie i w dużym otwarciu wypowiedzieć czy zaśpiewać A. Bardzo ważne przy ustawianiu samogłosek pilnujemy języka, żeby był przy dolnych zębach, dokładnie za dolnymi zębami. Czyli trzymamy sobie język za zębami, jak to się mówi, i mówimy wszystkie samogłoski. I, E, U, O, A. I jest jeszcze jedna samogłoska, to jest Y, ale tutaj akurat nie trzeba jakoś się bardzo starać, po prostu takie lekkie zdziwienie, Y, po prostu. Mamy jeszcze samogłoski tak zwane nosowe. Samogłoski nosowe, czyli on i ę. I tutaj od razu chciałbym nawiązać do dykcji przy okazji tych samogłosek, ponieważ mało kto wie, że często stosowanie w wymowie takiej, jak słyszymy on, ę, jest błędem, czyli jest hiperpoprawnością. I tutaj najlepiej jest pracować zawsze nad danym tekstem, żeby wyłuskać, kiedy tak naprawdę to on czy ę mamy wypowiedzieć, a kiedy nie. Czyli nie mówimy lęk, tylko lęk. I to jest poprawnie. Bo jak ktoś powie lęk, to jest hiperpoprawność, czyli błąd. I takich przykładów jeszcze później podam wiele, jak będziemy już pracować nad jakimś tekstem, nad jakąś piosenką. Ale przy okazji tych samogłosek nosowych, ja jak ćwiczę z młodzieżą czy z dziećmi, a ponieważ wiem, że młodzież słucha piosenek swoich idoli, no to ja im wprowadzam piosenkę, to jest bodajże Cleo, gdzie leci to tak. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną, kiedy wszyscy śpią. I tam jest dużo tej samogłoski nosowej on i można sobie ją świetnie ćwiczyć. Ale jak? O to chodzi, żeby nie zamknąć ust na końcu słowa. Czyli tobą, a nie tobą, bo to jest częsty błąd. Oczywiście to nie jest tak, że to om nie występuje. Ono oczywiście, że występuje. Tylko trzeba wiedzieć, znać kontekst zdania i o jakie słowo nam chodzi. Bo możemy powiedzieć kobietą i kobietom. Tylko idę z tą kobietą, ale przyglądam się tym kobietom. Więc tutaj przy okazji ćwiczeń samogłoski nosowej trzeba zwrócić uwagę, że czasem ta końcówka to ma być on jako nosowa, a czasem ma być om z zamknięciem na my.
I na to proszę sobie zwrócić uwagę zawsze, jak czytacie tekst, czy po prostu jak go słyszycie, logicznie, o co tam chodziło. I kolejnym zagadnieniem, nad którym ja bardzo lubię pracować, to jest dykcja, która łączy się z artykulacją. I lubię z tym, ponieważ dość dużo z tym pracuję i wiem, jak dykcja jest bagatelizowana, bo śpiewać każdy może, dużo osób śpiewa, ale mało kto zwraca uwagę na poprawną dykcję, szczególnie w języku polskim, bo oczywiście fonetyka każdego języka jest zupełnie inna i nie wnikam w inne języki, nie znam się na tym, ale jeżeli chodzi o język polski, to zawsze bierzemy przykłady te z góry, te najlepsze. Czyli jeśli jest ktoś z dzieci, z młodzieży, kto twierdzi, że to wcale tak nie jest, bo to szybko, bo tam wcale nie trzeba tak poprawnie, to zawsze za przykład daję dubbingi. Niech sobie sprawdzą dubbingi filmowe, a najlepiej bajkowe, kreskówek. Tam jak się słyszy, że ktoś dubbinguje nawet zwierzątko jakieś małe, mówi szybko, tam ta dykcja jest perfekcyjna. Tylko trzeba się wsłuchać, trzeba się zastanowić nad tym i naprawdę w telewizji przy takich produkcjach nie ma błędów. One występują tylko na podwórku. Jak się tak się przyjęło, że po prostu nikt nie zwracał nigdy uwagi, no to my też nie zwracamy. Należy na to zwracać i proszę wszystkich, zwracajcie uwagę na dykcję. A jeśli ogląda nas młodzież, to podam takie przykłady muzyczne, że jedną z piosenkarek obecnie młodych jest Roxana Węgiel, która uważam, tę dykcję ma dość dobrze przypilnowaną w studiu i tam te piosenki są nagrane poprawnie. Ale na przykład Cortez, świetny artysta, śpiewa niedbale, śpiewa po prostu, nie wiem, to jest jego pewnie maniera, on tak może chciała, może mu jakby pokora nie pozwoliła poćwiczyć nad tą dykcją. To szkoda, bo niektóre słowa po prostu mogą być niezrozumiałe dla niektórych i warto sobie porównać, sprawdzić jak to jest. I tutaj nie oceniam artyzmu, bo oni są artystami bardzo dobrymi i bardzo ich za to szanuję. Natomiast jeśli jesteśmy przy danym aspekcie, to warto na to zwrócić uwagę, czyli na po prostu na dykcję. A jeżeli chodzi o artystów już takich naszych polskich znanych, typu Anna Jantar czy Irena Santor, Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, to tam nie było się nigdy do czego przyczepić. Jak posłuchamy tych starych przebojów, to tam kompozycje są na bardzo wysokim poziomie. Nagranie, czyli w ogóle wokal, to był zawód wokalista, czyli ten zawód jakby powodował to, że nie wszystkie elementy te, o których dzisiaj mówimy, czyli emisja, intonacja, dykcja, to wszystko było perfekcyjnie zrobione i czerpmy przykłady z tych najlepszych artystów. Jeżeli jesteśmy przy dykcji, ponieważ o tym można mówić i mówić, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka błędów, bo to jest najczęściej można to spotkać, a myślę, że najłatwiej będzie też Wam zapamiętać, bo wprowadzajmy poprawki do siebie od małych kroczków i takich, które potrafimy zapamiętać. I tak, jedną z uwag, którą często wyłapuję, jak nagrywamy piosenki lub dubbingi, to jest spółgłoska ły. Dlatego, że ona jest bardzo ważna, ona nam wprowadza często samogłoskę u i mało kto poprawnie ją artykułuje. A to chodzi o to, że jeżeli mówimy słuchać, to nie ma być słuchać, tylko słuchać. Czy na przykład długi, to automatycznie, bo na słowo długi to powinniśmy wydłużyć, tak? Czyli długi, a nie długi. I mój taki ulubiony przykład to jest słowa. Dlatego, że często ktoś śpiewa 100 gorących słów. To nie są sowy gorące, tylko 100 gorących słów. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na i znaleźli jeszcze inne przykłady, gdzie tę spółgłoskę eł można wprowadzić. Mógł, to już jest na końcu słowa, ale też często słyszę mógł. On mógł zrobić coś tam. Mógł zrobić coś. I na to proszę, żebyście zwracali uwagę.
Kolejna spółgłoska to jest spółgłoska N, N. Dlatego, a o co chciałbym tutaj Was prosić, żebyście zastanowili się, jak mówicie słowa, w których mamy zlepki dwóch spółgłosek N, żeby hiperpoprawnością jest, jak je oddzielamy, czyli jak mówimy panna, wanna, manna, to jest błąd. Trzeba tam po prostu zrobić jakby jedno N, ale przedłużone, półtora raza, czyli wanna, panna, a nie wanna i panna. Ok? Można to sobie poćwiczyć, też znaleźć różne inne przykłady takich słów, w których występują dwie N-ki obok siebie. Kolejna spółgłoska to jest K. Jeżeli są dwie obok siebie i mówimy lekko, to już musimy mieć dwa razy K, tak oddzielone od siebie, lekko. Ale jest jeden wyjątek, to jest miękko, gdzie tam też są dwie literki K, ale czytamy jako jedną, czyli miękko, bo miękko już jest błędem. Enga. Co to jest enga? To jest taka nasza literka N, ale tylnojęzykowa, taka gdzieś schowana. I gdy mówimy na przykład sens, to nie mówimy sens, czyli nie wyprowadzamy wtedy tej literki N do przodu, tylko ją robimy tylnojęzykowo, czyli sens, czynsz, kunszt. To są właśnie te NG tak zwane i to jest poprawnie. Natomiast ja to słyszę i to podobno jest nasze krakowskie, czy krakowskie, o. Jak mówimy piosenka, sukienka, panienka. I wtedy słychać też te NG, a to już jest błąd. Trzeba powiedzieć sukienka, piosenka, panienka. I to bym prosił, żebyście również zapamiętali, bo to nie jest wiele, a może u Was bardzo dużo zmienić na przyszłość. I jak słyszycie u kogoś, to też poprawiajcie, dzielcie się tą wiedzą, ponieważ no, czasem nawet w szkole się tego nie nauczycie. A jak ktoś z Wami chce podzielić czymś, to czerpcie, żebyście byli lepsi, żebyście się rozwijali, żebyście poprawnie sztukę mówienia lub śpiewania czynili. Kolejna rzecz, kolejny aspekt to jest akcent. I tutaj, jeżeli chodzi o akcent, to nie chcę jakby mówić całego wykładu, że ten paraksytoniczny, proparaksytoniczny, czyli na drugą lub na trzecią sylabę od końca, bo taki mamy w Polsce przeważnie, ale chciałbym bardziej skupić się na akcencie logicznym. Dlatego, że jak słyszę również podczas nagrywania, czy podczas mówienia, czy jak ktoś recytuje wiersz, czy śpiewa piosenkę, to często akcentuje nielogicznie, czyli nie akcentuje tego wyrazu w zdaniu, który jest najbardziej, który najbardziej powinien być zaakcentowany, bo często zmienia to zupełnie sens zdania. I znajdźcie sobie takie zdanie, jakieś krótkie, w którym zaakcentujecie za każdym razem inne słowo i zobaczycie, jak ten sens logiczny automatycznie się zmienia. I jeśli chcecie ćwiczyć sobie dykcję, to przykładów na dykcję jest cała masa w sieci. Czy książkę można otworzyć i czytać, ale jak w sieci wpiszecie sobie ćwiczenia dykcyjne, to jest ich cała masa, warto je robić, stosować. Może to być jakaś zabawa, zadania rodzinne, wziąć sobie kolegów, koleżanki i poćwiczyć. Bardzo to rozwija. Natomiast jeżeli chodzi o piosenki, w których można poćwiczyć dykcję, to ja Wam dam tutaj trzy przykłady. Pierwszy to jest Oddech szczura grupy Manam. Co tak szczura, to sierść szczura. Pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozczochrany. To jest dość trudne zlepki. Warto sobie spróbować przeczytać, a później prześpiewać tę piosenkę. Kolejna piosenka to jest Ciągle pada, zespołu Czerwone Gitary, bo ona zaczyna się tak. Ciągle pada. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz wyżej, żeby przejrzeć się w zmarszczonej deszczem wodzie. Bardzo trudny tekst dykcyjnie, warto sobie śpiewać powoli, później zwiększając tempo. I ostatnie moje ulubione to jest już ćwiczenie dykcyjne, czyli piosenka Artura Barcisia pod tytułem Dykcja, czyli gęba kępa kędy, dęba pęka pędy, rębacz stęka zęby, treść sierp z sierść i tak dalej. Polecam ćwiczenia dykcyjne, bardzo przydają się w życiu później codziennym, a jak ktoś chce
przemawiać, śpiewać, to koniecznie musi przejść przez dużo ćwiczeń dykcyjnych. I obiecałem, że wrócimy do intonacji. Do intonacji, czyli do nadawania charakteru naszej mowie, czy naszemu śpiewaniu. I ten charakter może być różny w zależności od naszego nastroju. Może to być charakter smutny, wesoły, radosny lub możemy złość przejawiać. Ale również może to być charakter związany z naszą funkcją, jaką pełnimy. Czyli możemy się wcielić w rolę speakera, który będzie miał zupełnie inną intonację niż na przykład jakiś pijak czy żul. Czy możemy świetnie się ćwiczy intonację, jak wcielamy się w postaci jakichś zwierząt. Czyli próbując dubbingować lub po prostu podczas zabawy udając jakieś zwierzęta. I warto jest ćwiczyć intonację, żeby znać różne możliwości, naszego głosu i móc zmieniać jego charakter, bo później to będzie nam potrzebne też w interpretacji tekstu czy danej piosenki. Czyli tekstu piosenki. A są też takie intonacje, które są bardzo charakterystyczne dla wielu artystów. One nieraz są manierą, nieraz mogą przeszkadzać, ale nieraz są również rzeczą, którą ktoś jak uczy się tej sztuki śpiewania, to najczęściej łapie od kogoś. Czyli śpiewając czyjś utwór, często podrabiamy tę osobę, którą chcemy śpiewać. Ja nie mówię, że to jest jakimś błędem, bo na początkowym etapie to jest nawet dobrze, bo odkrywamy sobie te nasze różne intonacje i też od każdego możemy czerpać jakieś wzorce w śpiewaniu, ale później, na sam koniec, trzeba odnaleźć swój własny, naturalny głos. I takimi przykładami, dam kilka przykładów śpiewanych, jak można intonacyjnie zmienić swoją barwę. Teraz będzie Mirek Breguła. Wpadłeś sobie w błogi sen, właśnie śnisz o Marie N. Czyli taki delikatny śpiew. Ale na przykład Rysie Gridel już miał zupełnie inną intonację. Mamo, pisze do ciebie wiersz. Nie, czyli już taki ten gdzieś smutek, ja tam od razu słyszę te zaleciałości śląsko-bluesowe. Ale mamy też na przykład naszego Fila. Jak anioła głos! Kiedy śpiewał falsetem, ale on ma bardzo specyficzną emisję i intonację, śpiewając na przykład jest już ciemno, ale wszystko jedno. Prawda? Czyli zupełnie inaczej ten głos słychać, zupełnie inaczej się wyprowadza. Felicjan Andrzejczak. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu? Nie? Czyli też zupełnie inna wrażliwość śpiewania. Ale mamy też naszego słynnego Zenka. Przez te oczy zielone oszalałem. Tak, czyli oprócz tego, że wprowadza jakiś do tego nastrój i własne emocje, to dużo nosuje. Śpiewa przez nos. Mamy też Wilków i Roberta Gawlińskiego. Baśka miała fajny biust, Ania styl, a Zośka coś, co lubię. Czyli już takie śpiewanie z taką lekką chrypką, ale nie jakoś bardzo przejaskrawione. Ale na przykład mamy Briana Adamsa. Look into my eyes. I to już zupełnie inny sposób śpiewania, już ta chrypka, dużo powietrza w tym głosie, no i oczywiście od razu zupełnie inny charakter. A z naszych polskich? Znowu w życiu mi nie wyszło. Czyli nasz Krzysio Cługowski. Bo do tanga trzeba dwojga. Tak, też zupełnie inna... inny rodzaj głosu i inny sposób śpiewania. Ale mamy też naszego świetnego wokalistę Kubę Badacha. W kafejce widzimy się, przy oknie stolik nasz. Czyli takie delikatne, prawda, śpiewanie swoim naturalnym
głosem. Del Shannon kiedyś śpiewał. As I walk alone, I wonder what went wrong with our love. Although my heart so strong. Tak, że można już Elvisowo trochę jechać i z tych czasów lat 60. to też było specyficzne śpiewanie, tak jak nasz. It's one for the morning, two for the show. Three to get ready now, go, get go, but don't choose. I Blue Sweet Shoes, oczywiście Elvisa Presleya. Ale też charakterystyczny głos u nas, nasz rodzimy, ma Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Albo nieutulony w piersi żal. Bo za jedną siną dalą druga dal. Tak, i też takie charakterystyczne dla Seweryna Krajewskiego śpiewanie. A z dawnych zachodnich naszych wielkich przykładów to Frank Sinatra. Start spreading the news. Tak, czyli ten niski, taki głęboki, osadzony głos Franka Sinatry. Czy już taki bardzo charakterystyczny What a wonderful Louis Armstrong, tak? Trzeba uważać na swój głos, żeby sobie krzywdy nie zrobić, udając niektórych wokalistów. No i nasz rodzimy, polski, świetny, niestety już nieżyjący Zbigniew Wodecki. Z tobą chcę oglądać świat. Wtedy to wszystko to, co widzę, czuję. On też bardzo specyficznie śpiewał z taką dla siebie charakterystyczną emocją w głosie. I polecam, żeby popróbować sobie tych różnych intonacji, różnych charakterów i różnych manier, ale niekoniecznie łapać wszystko od jednej osoby i powielać, bo też jeśli coś jest bardzo charakterystyczne dla kogoś, to też może zmęczyć. Dlatego miejcie to w swojej bazie, ćwiczcie, ale już później na koniec starajcie się odnaleźć swój własny głos. Jeśli dotarliście do tego momentu, to znaczy, że to już jest koniec. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście. Mam nadzieję, że te uwagi, które gdzieś tam przekazałem, że będą Wam pomocne w Waszym rozwijaniu się i w rozwijaniu Waszego talentu. Niemniej jednak, jeśli nawet nie będziecie czerpać wiedzy ode mnie, to czerpcie zawsze wiedzę od mądrych ludzi, od tych, którzy dają Wam dobre przykłady. I ćwiczcie, bo trening czyni mistrza, mens sana in corpore sano, w zdrowym ciele zdrowy duch i zdrowy głos. Więc pamiętajcie, nawet jeśli jakieś ćwiczenia są dla Was niepewne albo niezrozumiałe, to i tak je wykonujcie. Dlaczego? Dlatego, że najlepsze ćwiczenia są te, które się wykonuje. Więc po prostu wykonujcie, podchodźcie do siebie z pokorą, rozwijajcie się. Bo jak się nie rozwijacie, to się cofacie. Najważniejsze, żeby się podchodzić do siebie z dystansem, żeby czerpać wiedzę, żeby się cały czas uczyć. Bo człowiek całe życie uczyć się powinien. Ja też się staram to całe życie robić. A to, czego się nauczyłem w życiu, mam nadzieję, że w jakiejś tam pigułce drobnej Wam dzisiaj przekazałem. Także dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Piotr Skóra.